Cześć! Przed Wami Iweta Malczewska-Hüffler, prosto z Austrii, vlog Voice for Poland. A dzisiejszy odcinek poświęcę szokującej dla niektórych informacji o tym, że kobiety w Niemczech czują się zagrożone. Otóż zrobiono sondaż, w którym wzięło udział około 1000 kobiet i okazało się, że co piąta kobieta i dziewczyna w Niemczech padła już ofiarą molestowania seksualnego, obrażania, ataków na jej osobę i prześladowania. Czy to mnie dziwi? Absolutnie. Ja codziennie, przeglądając wiadomości, czytam coś o jakimś gwałcie, napaści. A ile z tych rzeczy w ogóle nawet nie jest zgłaszane policji? W samym Linzu lub jego okolicach było w ostatnich tygodniach głośno o kilku gwałtach lub kilku próbach gwałtu. To dzisiaj jest smutna codzienność. Kobiety boją się wyjść wieczorami na ulicę. Szczególnie jak jest ciemno właśnie, robi się nieprzyjemnie, ale nawet w dzień wcale nie jest lepiej. Kiedyś, jak byłam jeszcze dzieckiem, jakoś 15 lat temu, gdy szłam do szkoły, musiałam przechodzić przez duży park. I niestety musiałam przechodzić przez ten park i w dzień, i w nocy, czyli jak było ciemno w zimie. No i absolutnie się tego nie bałam. Szłam normalnie, bez obaw o moje życie lub zdrowie. Dzisiaj, około 15 lat później, przez ten park boję się przejść nawet w dzień, ponieważ jest tam dużo właśnie takich typków z ciemnej gwiazdy, dużo grup mężczyzn, którzy na przykład piją alkohol, albo biorą narkotyki, albo je sprzedają, co jest dość jawne. Te osoby często zachodzą drogę, zaczepiają, gwiżdżą na kobiety. Tak się niestety składa, że ja pracuję blisko tego parku i właśnie takie typki często stoją też na chodniku i nie mogę przejść obok nich, bo oczywiście nikt nie zejdzie mi z drogi, wtedy muszę schodzić na ulicę. Muszę też często omijać kałuże krwi na chodniku, co się zdarza bardzo, bardzo często, więc jak widzicie, sytuacja wcale nie jest wesoła. Bardzo ważne w tej całej sprawie jest to, że większość tych zbrodni, tych napaści na kobiety wcale nie jest wykonywane przez osoby pochodzenia austriackiego czy tam niemieckiego. W większości to są przybysze z krajów arabskich lub afrykańskich. Wystarczy poczytać wiadomości na ten temat. Zawsze szukają kogoś o południowym wyglądzie. Jak to ładnie, delikatnie i słodziutko określa prasa germańska. Wiadomo, że przecież nie mogą podać pochodzenia, bo byłoby to rasistowskie, prawda? Więc widzimy, że problemem jest jakieś chyba inne postrzeganie kobiet przez inną kulturę. Kobiety zachodnie są dla nich chyba postrzegane jako takie smakowite kąski serwowane na tacy. Oni nie mają szacunku do nas, do naszej kultury, do naszych wartości, mają zupełnie inny. Okazuje się nawet, że atakują oni kobiety, które pochodzą z krajów, z których oni pochodzą, z ich kręgu kulturowego. Kilka tygodni temu aresztowali Czeczenów, którzy pilnując moralności własnych kobiet, prześladowali je, bili, szantażowali. I to tylko dlatego, że na przykład rozmawiały z Austriakami albo miały na sobie strój kąpielowy. O czym my mówimy? I to jest normalny kraj, normalny stan, gdzie kobieta boi się wieczorem wyjść z domu na jakiś jogging czy spacer, czy żeby jakąś koleżankę odwiedzić? Mój mąż nawet nie daje mi samej wracać po ciemku do domu. Nie daje mi wracać nawet tramwajem, bo obawia się o moje życie i zdrowie. Odbiera mnie, żeby nic mi się nie stało. Ludzie boją się posyłać swoje dzieci na basen, bo wiedzą, że może tam im się stać wielka krzywda. Pamiętam, jak koleżanka z praktyk jeszcze opowiadała mi ze łzami w oczach, że jej synek musi chodzić na basen w ramach zajęć sportowych w szkole, a w tym czasie właśnie okazało się, że zwyrodnialcy właśnie na tych basenach, pochodzących wtedy akurat z Afganistanu, gwałcili te dzieci, molestowali je seksualnie i ona po prostu drżała za każdym razem, jak myślała o tym, że jej dziecko jest na tym basenie. Czy to jest normalne? Co do tego doprowadziło? No wiadomo, polityka migracyjna rządu, który wpuścił niesamowite ilości imigrantów, którzy absolutnie, może nie wszyscy, wiadomo, że nie wszyscy, ale w większości nie identyfikują się z naszą tutaj kulturą, z naszymi wartościami. Oni mają zupełnie inne.
I dlatego dochodzi do tragedii i do tego, że my, ludzie z Zachodu, powiem tak, muszą się cofać, muszą się kryć, muszą uważać, nie mogą żyć w spokoju i w pokoju, tylko muszą się chować. Czy jest w tej sytuacji tutaj jakieś wyjście? Ja uważam, że nie ma, bo co chcecie zmienić? Tych osób nie udało się zintegrować w to społeczeństwo. Zresztą, jak patrzy się na te zajęcia integracyjne, gdzie jakieś kobitki skaczą, tańczą i śpiewają z tymi rosłymi imigrantami, którzy wychowali się z kałachem przy poduszce, no to co one chcą zrobić? Co one chcą z tym zdziałać? Przecież oni tego nie biorą w ogóle na poważnie, oni nas w ogóle nie szanują. No i później dochodzi do tragedii. No i później musimy się bać wracać wieczorami do domu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam bezpieczeństwa. Cześć!